Powinienem zacząć od słów, czy zastanawialiście się, ale szkoda czasu, bo film ucieka. Oto typowy zestaw kina domowego. Czy zastanawialiście się, jak pozbyć się tych wszystkich kabli? Miałem zacząć inaczej. Tak wygląda bohater dzisiejszego odcinka. Imponujący zestaw, a do tego niezwykle łatwy w montażu. Właściwie tak łatwy, jak dopasowanie wtyczek do gniazd. Do podłączenia będziemy potrzebować jedynie wkrętarki albo śrubokręta. Ja używam śrubokręta, który będzie jednocześnie moim wskaźnikiem. Całość składa się z ramki i 5 niezależnych gniazd. My wybraliśmy modne połączenie srebrnego z antracytem, ale tak naprawdę do dyspozycji mamy ponad 50 różnych wariantów kolorystycznych. Kino domowe, każde, nie tylko te porządne, korzysta z prądu. Zaczniemy więc od gniazdek zasilających. Solidne, podwójne, standardowo wyposażone w zasłonę torów prądowych, czyli mówiąc potocznie, zabezpieczenie przed dziećmi, dla których tajemnicze otwory w ścianie mogą służyć jako zachęta do zabawy. Ta płytka chroni przed porażeniem. Niezłe rozwiązanie dla roztargnionych monterów. Zwróćcie uwagę na niewielką głębokość korpusu. W puszce zostaje naprawdę dużo przestrzeni na kable. Sam sposób podłączenia jest niezwykle prosty i został przewidziany z tyłu gniazdka, co zapobiega ewentualnemu gięciu przewodów lub ułatwia montaż w przypadku, gdy są one bardzo krótkie. Te wkręty nigdy nie wypadną i z pewnością ich nie zgubisz. Teraz gniazdo antenowe. Podwójne wejście satelitarne i standardowe RTV. Chcesz oglądać dowolny program, a nagrywać audycję z innego? Zdublowane wejście satelitarne służy właśnie do tego. Obraz mamy załatwiony, teraz czas na dźwięk. Tutaj podłączymy wszystkie głośniki kina domowego. Kable zasilające wystarczy zacisnąć. I gotowe. Na koniec podwójne gniazdo HDMI. Podłączysz jednocześnie rzutnik i komputer. Każda inna kombinacja oczywiście także nie sprawi kłopotu. Widzicie te specjalne wpusty? Ułatwiają one precyzyjne łączenie kilku mostków obok siebie. W taki sposób, by idealnie zachować poziom i pion gniazd. Czas na montaż. Roztargniony monter może też czasem się pomylić. Możemy już wrócić do filmu. Pamiętaj, prąd nie głaszcze. Czułości szukaj raczej gdzie indziej. Dlatego jeśli nie masz uprawnień, pozwól zrobić swoją instalację fachowcowi.